Dzień dobry Państwu. W dzisiejszym krótkim odcinku poruszymy temat doboru pojemności magazynu energii do zapotrzebowań gospodarstwa domowego, ale uwaga, zakładając, że mimo iż posiadamy instalację hybrydową, zminimalizować chcemy rozliczenia z operatorem na zasadzie net billingu. Zminimalizować oznacza tylko jedno, zmaksymalizować autokonsumpcję i wykorzystać dla siebie każdą kilowatogodzinę w idealny sposób, tak? By nie brakowało i tak, by nie zwyżkowało, skutkując oddaniem do sieci za grosze. No i oczywiście nie wydać miliona monet na ten magazyn. Jak to zoptymalizować? Krótko, w tym odcinku zależy nam, by energii oddawanej do sieci w instalacji hybrydowej było jak najmniej. Pojawia się często popularna obiegowa opinia, że inwestujemy w magazyn max dostępnej kasy, by posiadał on możliwie największą pojemność. Czyli co? Nasze gospodarstwo zużywa rocznie 4000 kWh, mamy bądź chcemy mieć najpopularniejszą statystycznie instalację o mocy 5 kWh i wpada nam w ręce super oferta. Doskonały magazyn energii o pojemności 15000 kWh w dobrych pieniądzach. Co oznacza w dobrych? Na pewno nie w lepszych niż 10 kWh. I to jest tutaj najistotniejsze, który pozwoli nam zapewnić możliwie idealną samowystarczalność przy wysokiej autokonsumpcji. Z pomocą pierwszy raz w historii przychodzą nam Niemcy, kraj, w którym magazyny energii cieszą się ogromną, największą w Europie popularnością. Berlińska Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych dla Inżynierii i Ekonomii posiada kalkulator, który, jak Państwo zobaczycie, udowodni naszą tezę, że więcej nie zawsze oznacza lepiej, a na pewno nie oznacza taniej. Wchodzimy na ten kalkulator, korzystając z tego adresu. Tutaj adres, niestety ja nie jestem w stanie przekazać fonetycznie tego ciągu znaków. Adres także jest w linku poniżej. Stopień naszej przyszłej niezależności od sieci w aspekcie doboru pojemności magazynu zależy od dwóch zmiennych. Rocznego zużycia naszego gospodarstwa, wyrażonego w kilowatogodzinach, oraz mocy instalacji fotowoltaicznej, którą chcemy bądź mamy już zamontowaną. Mamy tutaj, jak Państwo widzicie, dwa liczniki. Pierwszy określa stopień samowystarczalności, czyli niezależność od dostaw prądu z sieci, który z polskiego na nasze mówi nam, jaka procentowa część zużywanego prądu pochodzić będzie z naszej instalacji. Oczywiście im wyższa, tym lepiej, bo według tezy bazowej odcinka zależy nam na ukróceniu interesów z operatorem. Drugi licznik to po prostu autokonsumpcja. Czym jest, nie muszę tłumaczyć. Im wyższa, tym lepiej. Zaczynamy symulację. Proszę Państwa, posłużymy się tym przykładem z akapitu pierwszego naszego filmu, czyli pierwszy wiersz, zapotrzebowanie domu, gospodarstwa na energię elektryczną roczne 4000 kWh. Drugi wiersz to moc instalacji fotowoltaicznej. Mówiliśmy, zdaje się, o piątce, tak? Więc uzupełniamy to pole jako 5. No i trzeci wiersz, czyli pojemność magazynu. Zobaczcie, jak ładnie stopniowo zwiększa się pokrycie i drugi zegar, czyli autokonsumpcja. Dokąd się zwiększa? W tym momencie zrównana jest pojemność magazynu energii z mocą instalacji, piątka, dalej się nam bardzo ładnie zwiększa i tutaj zaczyna stopować przy ósemce, czyli 8, między 8 a 10 nie ma już praktycznie żadnej różnicy, a jeśli wrzucimy to, jestem pewien, do 20, no to gra nie warta jest świeczki, bo autokonsumpcja między 10 a 20 w tym przypadku nie skoczyła ani o procent, a pokrycie niewiele się zwiększyło, a na pewno za ten magazyn zapłacimy więcej. Czyli taki wniosek można wysnuć, że do 50% w tym przypadku możemy przewymiarować. Do 100, no przepraszam, 10 kWh za dużo. Wydaje mi się, że 8 byłaby tu optymalna. Ale w każdym przypadku będzie inaczej. Bawcie się Państwo, symulujcie. Niemcy zrobili nam taki prezencik. Podsumowując, dla tych, którzy chcą zaopatrzyć się w magazyn i optymalnie dobrać wybór do potrzeb, nie przepłacając, możemy wysnuć dwa wnioski. Wniosek pierwszy. Jeśli zwiększymy zatem, kierując się ludowymi mądrościami, pojemność magazynu energii powyżej optymalnej, to pieniądze pójdą jak krew w piach, bo autokonsumpcja wzrasta minimalnie powyżej pewnego przewymiarowania. Jest to wniosek aprioryczny. Dla tych, którzy lubią uczyć się na własnych błędach, jest wniosek drugi, empiryczny, który zakłada inwestycje w niewielki magazyn z możliwością rozbudowy. Mamy takie magazyny w ofercie. Szczególnie polecany dla tych, których zapotrzebowanie na energię może w kolejnych latach zamieszkiwania wzrastać z różnych przyczyn. Powiększenie rodziny, warsztat, hobby i tak dalej. Mamy nadzieję, że udało się pomóc. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.